Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku ponownie wracam do platformy Kanga Exchange, giełdy, która coraz mocniej rozpycha się łokciami na krajowym i zarówno światowym rynku krypto. To jest BK World, ja mam na imię Bartosz, zapraszam serdecznie do oglądania. Jak każdy mały czy też duży inwestor, cały czas poszukuje ciekawych rozwiązań inwestycyjnych, a zwłaszcza kiedy one są oparte o technologię blockchain, o świat krypto, to tym bardziej one przyciągają moją tutaj uwagę. I dlatego właśnie od dłuższego czasu przyglądam się platformie, projektowi Kanga Exchange, który tutaj pośrednio czy też bezpośrednio oferuje pewne rozwiązania inwestycyjne, które uważam, że tutaj są warte przynajmniej uwagi, warte zastanowienia się, czy jest to sensowne. Oczywiście tutaj przyczyny poszukiwań nowych inwestycyjnych możliwości tak naprawdę są prozaiczne, bardzo proste. Po pierwsze, wyczekuję gdzieś tutaj powiedzmy końca hossy, na pewno tutaj będzie z mojej strony jakaś większa realizacja zysków i już tak naprawdę w tym momencie trzeba już planować, w co tak naprawdę przenieść środki, a żeby tutaj najlepiej uniknąć od razu obowiązku podatkowego, to też tutaj rozglądam się za możliwościami, które daje nam świat krypto, czyli wyjście z krypto do krypto, aby tego obowiązku jeszcze nie generować. I w tym wypadku tutaj właśnie zainteresowałem się właśnie jedną z możliwości, jaką tutaj Kanga Exchange wprowadziła w ostatnich dosłownie dniach, a mianowicie mam tutaj na myśli Proof of Stake USDT, tak? Dokładnie cyfrowego stablecoina zwanym Tether. I tutaj w ostatnich dniach właśnie Kanga Exchange umożliwiła właśnie taką możliwość. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynek, świat krypto globalny, to tutaj oczywiście nie są pierwsi, ale jeżeli dobrze tutaj się orientuję, to w przypadku polskiego świata, polskich giełd, to myślę, że tutaj oni są tutaj pierwsi, jeśli chodzi o dostarczanie płynności i stake'owanie właśnie cyfrowego stablecoina w postaci dolara. Więc tutaj pierwszą rzeczą, jaka właśnie mnie tutaj zainteresowała, to jest właśnie zakładka POS, czyli Proof of Stake. Oczywiście tutaj oprócz tego dolara już wcześniej również były też inne możliwości stake'owania różnych innych tokenów czy też stablecoinów, bo wcześniej już tutaj był wprowadzony staking właśnie cyfrowego odpowiednika polskiej złotówki, jaką tutaj platforma Kanga Exchange natywnie wprowadziła do swojej platformy. Mam tutaj na myśli właśnie cyfrowego odpowiednika polskiej złotówki OPLN, a w ostatnich dniach właśnie Kanga Exchange wprowadziła możliwość dostarczenia płynności w POSie cyfrowego właśnie dolara. Ja tutaj, tak jak widzicie, na tą chwilę testowo wrzuciłem $25 i tutaj od dwóch dni, tak jak widać, już tutaj te $25 pracuje w oprocentowaniu rocznym 5,35 na tą chwilę. Żeby tutaj Was nie zmylić, tak jak widzicie, ponieważ jest to bardzo mała kwota i jak się skontaktowałem właśnie z supportem Kangi Exchange, to tutaj w tym momencie widać co prawda 0 odsetek, ale musicie wiedzieć, ponieważ odsetki tutaj są bardzo, bardzo małe w stosunku do tej kwoty, która jest deponowana, to musicie wiedzieć, że tutaj tak czy inaczej, kiedy wypłacicie nagrodę za to stake'owanie, to tutaj te małe cząstki po przecinku będą oczywiście dopisane do naszego portfela. Tutaj załączam właśnie jeszcze Wam informacje właśnie z Messengera, gdzie kontaktowałem się właśnie z supportem, aby potwierdzić tą informację, że czy tutaj na pewno ten post działa. Okej, okay, może byłoby tutaj bardziej czytelne, gdyby tutaj było też widać nawet do tych 8 cyfr po przecinku, ale tak czy inaczej dostałem informację, że tak czy inaczej nie ma co się martwić, ale oczywiście sprawdzę to za jakiś czas, kiedy będę chciał właśnie zrealizować te małe części, żeby zobaczyć, czy faktycznie tutaj te małe cząstki wpadły również do mojego portfela, ponieważ z perspektywy, kiedy zrealizuję powiedzmy część swoich zysków z krypto, kiedy już będę wychodził, to między innymi do cyfrowego dolara i również będę chciał umieścić te środki właśnie na jednej z platform, czy to będzie Waze, gdzie aktualnie proponują około 8% za stake'owanie USDT i USDC.
Na Binance raczej tutaj w tym momencie nie patrzę, ponieważ z tego co pamiętam, nawet zerknijmy, odsetki przy elastycznych oszczędnościach, to tak jak widzicie, to jest ledwo ponad procent, więc tutaj nie jestem w tym momencie zainteresowany. Oczywiście jest tutaj bardzo fajna możliwość elastycznych oszczędności, które pozwalają Wam te środki wypłacić dosłownie w trybie instant, tak? Tutaj w przypadku Kangi, wróćmy do tej platformy, to tak jak widzicie, odmrożenie zamrożonych środków będzie trwało prawie 3 tygodnie, 18 dni, jak tutaj czytamy w tej informacji, ale oczywiście pierwsze co muszę zrobić, to muszę sprawdzić, że to faktycznie działa, że jest to zasadne, aby tutaj dostarczyć tą płynność i być wynagradzany, tak jak widzicie, na tą chwilę ponad 5% w skali roku. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to te 5%, to może nie jest dużo, ale oczywiście kiedy potrzebujemy zyskać trochę czasu, aby przemyśleć, co dalej zrobić w świecie krypto, czy czekać powiedzmy na kolejny dołek w przyszłości, który prawdopodobnie się wydarzy, czy tak będzie, oczywiście czas pokaże, to tutaj daje to możliwość właśnie do zarobienia kolejne procenty na stablecoinie. A Wy w tym czasie macie spokojną głowę właśnie po to, żeby przemyśleć, co dalej zrobić. Czy wychodzić już do fiatów, czy może reinwestować środki, kiedy nadejdzie ponownie na to chwila. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, to są moje przemyślenia, moje gdzieś tutaj prywatne doświadczenia, poszukiwania odpowiedzi, co dalej zrobię, kiedy ta hossa się zakończy. Ponownie coś tutaj mi świruje kamera, więc szybko wrócę do lepszych ustawień, żeby było lepiej mnie widać. Ostatnio ten mój statyw coś tutaj lubi się sam obracać, ale okej, wracamy do tematu. Więc tak jak widzicie, jest to bardzo, bardzo tutaj przejrzyste i czytelne. Dosłownie za pomocą kilku kliknięć, tak jak widzicie, tutaj w tym momencie mam na swoim portfelu Kanga Exchange ponad 12 dolarów, jakieś resztki. Wystarczy wybrać tutaj przycisk wpłata na POS, dodać max i przelej USDT. Ja akurat, tak jak powiedziałem wcześniej, przelałem testowo 25, prawie 26 dolarów. Zobaczymy gdzieś mniej więcej po 7-10 dniach. Będę chciał wypłacić tą nagrodę i zobaczymy, czy ten powiedzmy mikrocent gdzieś tutaj faktycznie doszedł do mojego stakingu, aby tutaj być przygotowanym właśnie na moment, kiedy będę chciał jakąś większą kwotę umieścić, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, aby dać sobie czas na przemyślenie, co dalej będę robił w świecie krypto. I to jest właśnie jedna z możliwości. Z kolei bardzo ciekawa rzecz dzieje się tu i teraz, a mianowicie chwilę temu została ogłoszona duża współpraca właśnie przez Kangi Exchange z platformą Tencent, za pomocą której można zainwestować właśnie w natywny coin, który daje właśnie tutaj, wyemitowała właśnie Kangi Exchange. Oczywiście coin już był już dawno temu wyemitowany, ale tutaj ponownie dochodzi do zbierania środków w postaci właśnie IEO. I tak jak widzicie, Kanga oczywiście jako natywny coin można tutaj również go stake'ować właśnie w trybie POS. Ja tu mam niewielką ilość, kiedyś tutaj miałem jakieś drobne KNG i tak naprawdę wrzuciłem właśnie nawet choćby po to, żeby ten aktualny bonus w POS-ie cały czas mi wzrastał. Jakoś tutaj powiem szczerze, wcześniej aż tak mocno nie interesowałem się w ogóle projektem Kanga. Może źle, może dobrze, czas tylko tutaj pokażę, ale tak jak widzicie, codziennie tutaj jakieś małe części właśnie tego KNG mi przerastają. Absolutnie drobnica, jeżeli chodzi o to, ale w tym momencie, tak jak właśnie chciałem powiedzieć, Kanga nawiązała dużą współpracę z Tencentem. Tencent, czyli platforma, która jest tutaj właśnie platformą również do tokenizacji aktywów właśnie w świecie krypto. Jednym z takich największych projektów, jakie do tej pory zrealizowało i chyba pierwszym tak naprawdę jest platforma, jest coin MetaHero od pana Gryna. Zachęcam tutaj do przeczytania, czym w ogóle jest projekt MetaHero. Ja sam tutaj nie zainwestowałem w ten projekt, ale okej, to własnym sumtem musicie sobie to zweryfikować. I w tym momencie wszystkie osoby, które posiadają właśnie coin Tencent, właśnie tutaj natywny coin platformy Tencent, to mogą właśnie w tym momencie uczestniczyć właśnie w IEO Kangi Exchange, czyli zakupić
zakupić właśnie ten token. Ja akurat tutaj, jak powiedziałem wcześniej, nie posiadam tutaj tej opcji, że w swoim portfelu posiadam zamrożone coiny Tencent, więc tutaj nie mam tej możliwości kupienia w tym momencie coinów Kanga, ale to nie problem, jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, bo również nie ma właśnie tych coinów Tencent, to za chwilę od 27, z tego co dobrze pamiętam, od 27 września te coiny będą możliwe, dostępne do kupienia właśnie tutaj już na rynku wtórnym. Właśnie będą notowane coiny Kanga do cyfrowego dolara USDT. Ale okej, to jest temat na inny odcinek odnośnie samego tokena Kanga. Tak jak Wam powiedziałem do tej pory, mnie tutaj interesują właśnie możliwości, które oferuje właśnie platforma Kanga Exchange. Jedną z takich właśnie większych współprac jest współpraca Kangi Exchange z platformą, z projektem Mozaiko Rahima Blacka, który tutaj działa bardzo mocno na rynku tokenizacji firm, tokenizacji przedsiębiorstw i między innymi właśnie tutaj uruchomili właśnie dzisiaj możliwość inwestycji w cannabis, tak? Czyli w projekt, który tutaj próbuje pozyskać środki właśnie na to, aby rozwijać swój projekt związany właśnie z branżą właśnie tutaj CBD. Projekt oczywiście tutaj własnym sumtem możecie sobie przeczytać, zastanowić się w ogóle, czy chcecie coś takiego inwestować, ale co ciekawe, jeżeli chodzi o Mozaiko, to tutaj ta lista projektów naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawa. Między innymi właśnie projekt Kopernik, który tutaj swoim własnym nazwiskiem, może nawet nie nazwiskiem, ale swoją własną działalnością tutaj wspiera właśnie Rahim Black, rozwija tak naprawdę, nie wspiera, bo jest to jego, z tego co widzę, projekt oryginalny, który właśnie próbuje ratować planetę właśnie poprzez projekt Kopernik, gdzie mamy do czynienia z budową farm fotowoltaicznych, aby w coraz bardziej zielony sposób pozyskiwać właśnie tą zieloną energię. Bardzo ciekawy projekt. Ja jestem wielkim fanem tego przedsięwzięcia. Coś tam faktycznie wrzuciłem w sam projekt Kopernik 3. Parę złotych, aby właśnie zobaczyć i poszukiwać tych różnych alternatywnych pasyw. Tak jak widzicie, nagrywanie wcale czasem nie jest proste. Technologia lubi czasem zawodzić. Ja sam osobiście tego nie lubię, bo wtedy wybijam się z rytmu, ale okej, sprawdźcie sobie platformę Mozaiko, bardzo dużo ciekawych projektów, między innymi tutaj beczki pana Palikota, można tutaj również zainwestować w ten projekt. Warto poświęcić kilka chwil, jeżeli poszukujecie jakichś alternatywnych, pasywnych dochodów, to tutaj wiele ciekawych projektów tokenizacji przedsiębiorstw, tokenizacji firm warto tutaj sobie znaleźć. Jest to na tyle obszerna platforma, że tutaj, tak jak widzicie, od alkoholu poprzez kanabis, poprzez właśnie beczki, wiele ciekawych projektów, które tutaj na pewno mogą Was zaciekawić. Ale z kolei, jeżeli chodzi o samą platformę Kanga Exchange, to dla mnie tutaj bardzo właśnie interesująco zapowiada się projekt, który właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, został wyemitowany dzisiaj, czyli mam tutaj na myśli właśnie projekt Kan 1, czyli właśnie możliwość inwestycji w uprawy suszu cannabis, które docelowo mają Wam przynieść, jak czytamy właśnie tutaj w white paperze tego oto projektu, można tutaj wygenerować zysk na poziomie, z tego co tutaj szacuję, szacowane jest około 13% w skali roku. To są oczywiście jakieś tam szacunki, trzeba oczywiście zaznajomić się z white paperem. Jestem tutaj mile zaskoczony w ogóle, jak ten projekt wygląda, dosyć ciekawy koncept. Kupujemy tutaj token cannabis, którego również możemy w przyszłości, jak tylko zakończy się tutaj, z tego co zrozumiałem, jak tylko zakończy się właśnie ICO, może nawet nie ICO, tylko IEO tak naprawdę, czyli tutaj tokenizacja właśnie przedsiębiorstwa, które zajmuje się właśnie produkcją, wytwarzaniem CBD. I ten projekt właśnie bardzo mnie tutaj zaciekawił i za chwilę tak naprawdę zainwestuję parę złotych, które tutaj w tym momencie mam jeszcze zdeponowane właśnie na tej platformie. Chcę zobaczyć, jak to w ogóle będzie przebiegało, czy to jest proste, czy to jest trudne. Zaraz za chwilę do tego przejdziemy, ale tak jak Wam tutaj opowiadam, z tego co czytamy w white paperze, gdy kupujemy token cannabis, który
W okresie 10 lat, rok do roku, ma generować plus minus w okolicach 13% rocznej stopy zwrotu, więc to jest na pewno ciekawa alternatywa, jeżeli chodzi o pasywne dochody. Oczywiście mówię ze swojej perspektywy, każdy z Was tutaj musi własnym sumptem zastanowić się, czy jest to projekt dla Was, jakie tutaj są ryzyka. Oczywiście też trzeba się z tym tematem zapoznać. Tak czy inaczej, ja sobie przechodzę właśnie tutaj do zakładki IEO i tak jak widzicie, KAN 1 już tutaj jest w tym momencie wylistowany. Wszystkie te inne projekty, tak jak Wam mówiłem wcześniej, m.in. COP3, czyli właśnie te farmy fotowoltaiczne, które tutaj proponuje Rahim Black, również cały czas jest możliwość zakupu. Co jest tutaj ważne, od razu Wam mówię, to nie jest żaden odcinek sponsorowany ani przez jedną czy drugą firmę. To są moje prywatne tutaj doświadczenia, przemyślenia. Ja sam tutaj sobie to wszystko sprawdzam, weryfikuję i jeżeli stracę, to tylko i wyłącznie własne środki. Ale oczywiście tutaj zakładam, że osoby, które prowadzą, czy też Kanga Exchange, czy też Mosaico, czy też inne firmy, które tutaj listują swoje tokenizowane projekty, są tutaj osobami, które chcą dowieść projekty do końca. Oczywiście to tylko czas zweryfikuje, czy te pomysły na inwestycje miały rację bytu. Ale okej. Okay. Nie ma co przedłużać. Tak naprawdę widzicie tutaj ta opcja KAN 1 jest możliwość zakupienia środków właśnie tokenu Cannabis za pomocą BTC, ETH i cyfrowych stablecoinów tutaj, natywnych stablecoinów platformy Kanga Exchange. Ja oczywiście tutaj BTC swojego nie ruszam w tym momencie, nie mam zamiaru tutaj tracić jakichkolwiek satoshi, aby tutaj zakupić jakikolwiek z tych projektów. Satoshi zawsze trzeba bezpiecznie przetrzymywać, dlatego tutaj w tym momencie mam jakieś środki, tak jeszcze raz spojrzę sobie na moim portfelu, co ja tutaj miałem. Okej, Omega PLN, czyli właśnie te natywne stablecoiny platformy Kanga Exchange. I co jest ciekawe, tutaj Kanga Exchange postarała się właśnie o to, aby nasz polski nadzór KNF wyraził opinię na temat właśnie cyfrowych stablecoinów, tutaj natywnych stablecoinów Kanga Exchange i wyraził opinię, że wszystko tutaj jest zgodne z prawem. Oczywiście zachęcam do lektury na ten temat, czy w ogóle tutaj ta działania, jakie tutaj prowadzi Kanga, są zgodne z polskim tutaj aktualnie prawem. Ale okej, nie przedłużając, wracam właśnie do zakładki IEO. Wybieram sobie możliwość zakupu właśnie KAN 1 za pomocą właśnie OPLN-ów. Tak jak widzicie, bardzo prosta sytuacja. Ja w tym momencie mam tutaj ileś tych środków zdeponowanych i na co mi to starczy? Mam 551, czyli pewnie jakieś 9, tak? Tak jest, czyli 540 zł potrzebuję wydać. Wystarczy nacisnąć kup KAN 1. Kod dostępowy, nie mam czegoś takiego, ale ok, kupuję. I zlecenie już zostało złożone. Teraz szybko sprawdźmy, czy w portfelu pojawiły się moje KAN 1. Tak jak dokładnie widzicie, Cannabis 1, wartość 540 zł, jeden Cannabis warty właśnie 60 zł. I z tego, co tutaj doczytałem, po zakończeniu właśnie tej emisji będzie właśnie możliwość stake'owania tego tokenu, który będzie nam generował pochodny token właśnie od Cannabis CBD, który w przyszłości będzie można odsprzedać na rynku wtórnym tutaj na platformie Kanga Exchange, ewentualnie właśnie odsprzedać emitentowi, czyli firmie Satilek, właśnie po to, aby generować ten pasywny roczny dochód. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą platformę Kanga Exchange. Ja tutaj bacznie przyglądam się właśnie, jakie tutaj oferuje w ostatnim czasie właśnie ta platforma. Coraz więcej tych współprac tutaj się pojawia, bardzo szeroko właśnie komentowanych na platformach społecznościowych. Między innymi tutaj muszę pochwalić, bo widzę, że Kanga Exchange tutaj nie chowa głowy w piasek, bardzo sprawnie odpowiadają. To są oczywiście moje prywatne doświadczenia, czy to na Twitterze, czy to na Telegramie, czy też akurat tutaj się coś mi Facebook wysypał, ale szybko sobie odświeżymy. Cały czas ta komunikacja tutaj jest bardzo fajnie prowadzona przez Kangę. Niektóre wiecie, jak projekty działają. Support niby jest, nie ma. Czasami jest to jedna osoba, która tak naprawdę nie jest w stanie ogarnąć wszystkich innych możliwości.
Więc tutaj ja jestem pozytywnie zaskoczony. Przez wiele lat tutaj ta platforma Kanga Exchange tak sobie gdzieś tutaj była, cicho sobie działała, ale z tego co widzę, bardzo, bardzo ciekawie rozwijają swój projekt i co jest dla mnie fajne, nie powielają z tego co widzę pomysłów innych tutaj giełd z polskiego rynku, czy też ze światowego rynku krypto. Mają tutaj swój własny pomysł, a zwłaszcza tutaj właśnie pomysł na Kanga, na swój własny token Kanga i z tego co mi wiadomo, co tutaj właściciele tej platformy mówią, sami również stakeują własny coin KNG. Z tego co usłyszałem, w ilości 2,5 miliona na tą chwilę, jeśli dobrze tutaj pamiętam, docelowo mają sami umieścić właśnie tutaj w posie KNG 4 miliony, właśnie po to, aby też pokazać, że bardzo mocno im zależy właśnie na rozwoju platformy, na wzroście wartości samego coina KNG. Tak jak mówiłem, ja w tym momencie nie posiadam KNG, ale tutaj możliwe, że w najbliższym czasie również zainwestuję jakiekolwiek środki, jeśli tylko właśnie powróci możliwość zakupienia właśnie tokena KNG na rynku wtórnym. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Sorry za dzisiejsze problemy techniczne. Tutaj statyw mi dzisiaj nie domagał. Mam nadzieję, że mi to wybaczacie. Dajcie mi znać, jakie wy macie swoje pomysły na pasywne dochody, jakie wy rozwiązania poszukujecie, jeżeli chodzi o reinwestycje, kiedy wyjdziecie ze świata krypto. Dajcie mi tutaj w komentarzu właśnie pod filmem znać. To było na tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.